Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj kontynuacja, czyli odpowiem na Wasze pytania, które zadaliście mi w czasie ostatniego naszego spotkania na żywo i na które w tym krótkim czasie 2,5 godziny nie byłam w stanie odpowiedzieć. Moi drodzy, ponieważ dzisiaj kolejne nasze spotkanie na żywo, a osób przybywa, co miesiąc jest nas coraz więcej, to może zdarzyć się tak, że znowu nie uda mi się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, ale tak jak obiecałam, że wszystko jest zaplanowane, wszystko jest idealnie zapisane i jeżeli nie uda mi się odpowiedzieć dzisiaj, to w kolejnym czasie. Moi drodzy, dzisiejsze spotkanie będzie takie troszeczkę z przerwami i z różnymi takimi odgłosami z zewnątrz, ale jest to dzień, w którym po prostu wszystkie siły dookoła starały się zablokować to, abym nagrała to spotkanie dla Was i odgłosy są z każdej strony, ale nie pozwolimy na to, aby takie rzeczy miały wpływ na jakość naszych spotkań. Dlatego ja powzięłam taką decyzję, chociażby nawet żabami z nieba ciepało, jak to mówiła moja babcia, lub chociażby nie wiem, co się działo, to jeżeli mamy zaplanowane spotkanie, spotykamy się. Dobrze? Czyli wybaczcie wszystkie odgłosy w tle, mnie one również troszeczkę przeszkadzają, ale skupimy się na tym wszystkim, co ważne. Moi drodzy, pierwsze pytanie, ja będę czytać dzisiaj Wasze pytania, a następnie na nie odpowiadać, dotyczy naszych pełni Księżyca teraz w styczniu. Wszystkie osoby z Was wiedzą, że spotykamy się na pierwszej pełni Księżyca, czyli tej 56, ale ja sobie tutaj coś pomieszałam, już jest dobrze. Na 56 pełni Księżyca, 2 stycznia, we wtorek, i jest to normalna pełnia Księżyca. Natomiast jeszcze raz w styczniu, 31 stycznia, to jest środa, mamy tak zwany niebieski Księżyc. Czyli pojawiło się pytanie, ja może teraz to pytanie od Izabeli przeczytam, a następnie na nie odpowiem. Oczywiście to spotkanie w styczniu to jest również wilcza pełnia Księżyca i to pytanie tego dotyczy. Moi drodzy, wybaczcie, ja będę odpowiadać na żywo, czyli jeżeli pojawią się jakieś takie momenty, w których się zastanawiam, to jest to po prostu takie nasze spotkanie twarzą w twarz i uważam, że takie bardzo, bardzo spontaniczne, ukazuje w 100%, kim jestem, jaką osobą jestem i również dla Was jest bardzo, bardzo przyjemne, przyjemniejsze niż takie sztuczne, ustawione spotkanie. Czyli moi drodzy, pytanie od Izabeli. Kochana Mario, czy możesz powiedzieć coś na temat tej pełni? Czasami nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tymi nazwami, choć dębowa pełnia była dla mnie wyjątkowo jasna. Skąd się w ogóle biorą te nazwy? Jako przesłanie od siły wyższej, czy gdzieś jest to z góry ustalone? Jeśli już kiedyś o tym mówiłaś czy pisałaś, to przepraszam za zawracanie głowy. Na pewno to znajdę wkrótce i się dowiem. Pozdrawiam mocno. Moi drodzy, może zaczniemy od tego, od tej normalnej pełni Księżyca, czyli wilcza pełnia Księżyca. I tak jak wiecie, każda pełnia w całym roku ma jakąś nazwę. I tych nazw czasami jest kilka. Dlaczego tak jest, moi drodzy? Ponieważ nasi przodkowie obserwowali naturę, obserwowali wszystkie energie w naturze, obserwowali to wszystko, co się dzieje dookoła nas i na podstawie tych obserwacji pojawiały się właśnie te wnioski, że na przykład zawsze w styczniu są takie energie, zawsze w lutym są takie energie lub często w marcu takie. I tak powstały nazwy pełni Księżyca. I na przykład w styczniu jest to wilcza pełnia Księżyca, ponieważ nasi przodkowie obserwowali, że dokładnie w tym momencie wszystkie wilki są bardzo aktywne. Wyją, komunikują się i to w tym skutym lodem świecie Europy Północnej było bardzo, bardzo wyjątkowe i stąd ta nazwa. Ale wiecie, że ta pełnia ma również inne nazwy. Na przykład jest to pierwsza pełnia po Jul, czyli po naszym święcie światła, ale również wiele innych, w zależności oczywiście od regionu, w zależności od tradycji naszych przodków. Czyli te nazwy wynikają z obserwacji i możecie mieć pewność, że nasi przodkowie obserwowali co roku wszystko, co działo się w naturze i
ta wiedza jest niezwykła i gdy skupimy się na tych przesłaniach, to zauważymy, jak wiele prawdy i jak wiele takiej bardzo, bardzo głębokiej wiedzy w tych przesłaniach znajdziemy. Tak jak na przykład ta dębowa pełnia, że każdy z nas odczuł działanie tej energii, działanie tego, czym jest dewa dębu, tak jak i wilcza pełnia księżyca, jak każdy z nas już odczuwa i słyszy, że również nasze psy domowe, nasze domowe wilki również są bardzo aktywne w tym czasie. Moi drodzy, no i oczywiście ta niebieska pełnia księżyca. Znacie mój film, również Wam polecam, abyście sobie wracali do tych starych filmów, które były nagrane już kilka lat temu. Jak wiecie, ja mój kanał z filmami prowadzę już chyba od 2008 roku, jak dobrze pamiętam. Czyli był to jeden z pierwszych kanałów w języku polskim. I tam jest mnóstwo wiedzy zawartej. Mówiłam tam o krwawych pełniach księżyca. Pamiętacie, to było już kilka ładnych miesięcy temu, ale tam był omówiony ten temat. Natomiast niebieska pełnia księżyca to jest nazwa, która zawsze wskazuje na drugą pełnię w danym miesiącu. I zwróćcie uwagę, że teraz mamy styczeń i w styczniu mamy dwie pełnie, nasz 56 i 57 rytuał dla Matki Ziemi, a w lutym nie ma pełni księżyca. I dlatego w styczniu ta druga pełnia, jako bardzo rzadkie zjawisko, ponieważ nasi przodkowie obserwowali, że takie zjawiska występują niezwykle rzadko, dlatego nawet w języku angielskim mówi się, że coś jest tak rzadkie jak niebieski księżyc. Czyli ta druga pełnia w danym miesiącu. Natomiast w tym roku mamy bardzo specyficzne zjawisko, ponieważ mamy pełnię, tą pierwszą, i potem mamy pełnię niebieską, 31, i zaraz w marcu, czyli po raz drugi w ciągu tego samego roku, mamy kolejne takie zjawisko. Czyli tutaj należy być bardzo uważnym, co będzie działo się w energii. Zwróćcie uwagę, że pełnia księżyca to jest również bardzo taki okres silny energetycznie, a taka druga pełnia w miesiącu podkreśla niezwykle, jak ważny jest to miesiąc, jak ważne następują procesy, przemiany i różne energie wokół nas. Dlatego wykorzystamy je idealnie, nie tylko poprzez nasze dwa rytuały dla Matki Ziemi, ale również poprzez nasz nów księżyca. I ja już jestem bardzo, bardzo ciekawa, jaki to będzie temat. Jeszcze nie mam przesłania, ale myślę, że pojawi się ono wkrótce. Ponieważ taki miesiąc z taką energią, to na pewno również nów będzie bardzo, bardzo wyjątkowy. Moi drodzy, ale jeszcze wracając do tej niebieskiej pełni księżyca. Czy rzeczywiście księżyc jest w tym momencie niebieski? Tutaj taka malutka, takie małe zadanie dla Was do wykonania, aby szczególnie obserwować księżyc w Twojej okolicy i napisać później w komentarzu, czy był on bardziej niebieski. Na co również warto zwrócić uwagę, to jest wibracja niebieska, czyli koncentracji, kreatywności, wewnętrznej harmonii, ale to wszystko znacie z moich książek. I również ten niebieski promień, czyli te energie ochrony. Pamiętacie anioły niebieskiego promienia. To jest bardzo ważne, aby z tymi energiami się zapoznać, ponieważ to będzie bardzo silnie wyczuwalne. Kolejna ważna rzecz, moi drodzy, to w niektórych regionach nasi przodkowie obserwowali niebieski księżyc i bardzo często występował on w momencie, gdy jakieś pyłki, jakieś szczególne cząsteczki były w powietrzu. I na przykład przy wybuchach wulkanów bardzo często obserwowano niebieski księżyc. Ale to jest taki temat, taka tajemnica, taka zagadka, taki misterium do zgłębienia dla Was. Przechodzimy dalej. Ach, jeszcze może co jest ważnego, kochani, to niebieski kolor to jest również kolor Jowisza, Jupitera, czyli czwartku, czyli również Boga Thor. Pamiętajcie to z naszych poprzednich